Yo, tutaj pomidorowy.pl. Witam was bardzo serdecznie w czwartym i zarazem ostatnim odcinku z Crasha Bandicoot 1 na PlayStation 4 z kompilacji Crash Bandicoot Insane Trilogy. Więc w dzisiejszym odcinku, jak zresztą widzicie na załączonym obrazku, będziemy robili backtracking do poziomów, by zdobyć klejnoty w tych poziomach. Tutaj potrzebowaliśmy zielonego klejnociku, który pozwolił nam 100% nasz drugi poziom w gierce pod nazwą Jungle Rollers. I teraz będziemy potrzebowali żółtego klejnociku, by dostać się do poziomu The Great Gate. Żółty klejnocik, przypominam, że zdobywaliśmy w poziomu Delay, tak w ramach takiej ciekawości, bądź po prostu takiej ciekawostki. Więc, dlaczego czwarty odcinek to jest ostatni odcinek? Przecież Pomidor, planowałeś robić pięcioodcinkową serię z Crasha 1. I tak, dalej będę się tego trzymał, aczkolwiek doszedłem do wniosku, że relikty bardziej chyba skupię się na komentowaniu w trakcie, kiedy będziemy robili Crasha 3, a Crasha 1 i 2 zostawię w postaci montażu, czyli po prostu piąty odcinek nie jest odcinkiem obowiązkowym. Więc jeżeli ktoś chce dla czystej ciekawości zobaczyć montaż reliktów, jaki tam wykonałem, jakie relikty w danym poziomie zdobyłem i co najważniejsze, jakie czasy miałem, to sobie możecie obejrzeć piąty odcinek ekstra, który prawdopodobnie wleci tego samego dnia, co ów ten odcinek, który teraz widzicie. Bardzo mi się ogólnie podoba tło tego poziomu. Cały czas jakby zwracam uwagę na Cortex Island oraz Wampa Island, które są w tle. I powiem wam szczerze, że jest to w fajny sposób przedstawione. Dla osób, które będą się teraz mnie pytać, czy ja to nagrywam w nocy, skoro gadam trochę takim cichszym głosem, takim bardziej spokojniejszym. Nie, nagrywam to za dnia, ale po prostu stwierdziłem, że czemu za każdym razem muszę, powiedzmy... Dobra, to byłoby głupie, co ja bym powiedział. Chodzi mi po prostu o to, że jak zwykle nagrywam z takim, wiecie, mega dozą entuzjazmu. To nie jest oczywiście tak, że nie wiem, tamten odcinek jest robiony na wymuszenie, czy tamte w ogóle były zbyt bardzo nabuzowane odcinki. Tylko tutaj chodzi o to, że jednak chcę od czasu do czasu poprowadzić, wiecie, w takim mega zarąbistym, mega pobudliwym komentarzem. I czasami właśnie takim spokojnym komentarzem, żeby po prostu zachować pewną równowagę na kanale. Pamiętam, jak za dzieciaka przechodziłem tę sekcję poziomu i nigdy jej jakoś szczególnie nie lubiłem, a zwłaszcza wtedy, kiedy w każdym poziomie po zbiciu pierwszego checkpointa musiałeś praktycznie przechodzić poziom perfekcyjnie, bo jeżeli zbiłeś checkpoint i zginąłeś dużo razy w Crashu jedynce oryginalnym, to nieważne, czy to był kolorowy, czy zwykły klejnot, po prostu musiałeś powtarzać poziom i taka jest prawda. No, a teraz upstream. Pomarańczowy klejnot, który zdobyliśmy w Generator Room. Tutaj oczywiście będzie skrzynka jedna z życiem, a dwie ostatnie skrzynki będą na nas czekali... Czekali, tak. Bardzo po polsku. Dwie ostatnie skrzynki będą na nas czekały pod koniec planszy. I dokładnie je zaraz zobaczycie. O, proszę bardzo. Jedna pasiasta skrzynka i skrzynka z owocami Wampa. No i zabójcza roślinka, która strzeże tutaj exitu. I w ogóle... Ten wodospad mi się bardzo podoba, w sensie ta ścianka kamienna z tą płynącą wodą. To trochę przypominało mi, nie wiem, jakby taką wodną ścianę albo wodną... Szczerze nie wiem co, no w każdym razie bardzo ładnie to wygląda graficznie. Teraz jest powrót do Rolling Stones i aby wrócić do Rolling Stones, zdobywając właśnie te 6 skrzynek, to musicie zaliczyć Toxic Waste na 100%, i dzięki temu będziecie mogli uzyskać niebieski klejnot, który pozwoli wam zdobyć te 6 skrzynek, które były na dole. Oczywiście z facjatą doktora Neocortex, którego mogliście tam dostrzec. Aj, teraz kolejny poziom, Native Fortress. Aby dostać się do Native Fortress i zdobyć brakujące skrzynki, które są na samym górze, na samej górze, czyli w niebie, to musicie mieć czerwony klejnot, który możecie również uzyskać zdobywając, a raczej robiąc na 100% poziom Slippery Climb. I dlaczego mi się, kurde, tak język plącze, cholera jasna. Tak czy siak, z tego co naliczyłem, to tutaj mamy koło 8 skrzynek, 9, coś takiego. Szczerze to już nie pamiętam, ile tam Coco po łbie dostała w momencie, kiedy zabrakło jej tam skrzynek w pierwszym odcinku. No ale jak widzicie, jesteśmy w niebie, czyli innymi słowy gra nam podpowiada, że...
jesteśmy tak po prostu, nie wiem, zdesperowani, że już trafiliśmy do nieba przez tą gorączkę klejnotową. No i tam w tle po raz kolejny przytoczę, mamy Middle Island oraz Cortex Island lub Wampa Island oraz Cortex Island. Po czym rozpoznać, że tam jest Cortex Island? Chociażby po tym, że jest sterowiec taki odłączony od wieży. Co wiadomo, zwiastuje ostatnią wyspę w grze. Coraz bliżej końca. 99% gry już mamy. No i powrót oczywiście do jednego z gorszych poziomów, czyli do Road to Nowhere. Tak, żeby zrobić Road to Nowhere na 100%, to potrzebujecie również czerwonego klejnociku, który po raz kolejny, powiem, możecie zdobyć przechodząc poziom Slippery Climb na 100%. I tutaj mamy raz, dwa, trzy, bo jeszcze TNT. Chyba 6 skrzynek naliczyłem plus 2, które są na samym końcu. No dobra, 9, bo tu jest jeszcze jedno TNT, którego zapomniałem wliczyć. Zawsze zapominam wliczyć tego drugiego TNT, bo nie wiem w sumie dlaczego. Zapominam zawsze o tym TNT. No, jeszcze 2 skrzynki, czyli razem 42 skrzynki na cały poziom. No, to tyle samo było w oryginale z tego, co czytałem. Ale tego w oryginale na przykład nie było. Nie było tutaj, kurde, portalu z zakończeniem poziomu, tylko trzeba było się cofać przez ten niewidzialny most. Jej, 100%! Mamy to. No i teraz oczywiście powrót do... Lights Out. Tak, nazwy poziomu również zapomniałem. Nie wiem czemu, ale zawsze Lights Out myli mi się z Fumbling in the Dark. No ale oczywiście, mając żółty klejnot, którego zdobyliśmy w Delay, to teraz możemy pochwalić się purpurowym klejnotem albo fioletowym klejnotem, dzięki któremu będziemy mogli przejść... No może jeszcze nie ten poziom, bo teraz wróciliśmy się do Cortex Power, ponieważ zdobywając niebieski klejnot w Toxic Waste, możemy teraz bezproblemowo wracać do Cortex Power. Ale purpurowy albo fioletowy klejnot będziemy mogli do jednego poziomu wykorzystać. Do jednego poziomu, który na nas już czeka, który dosłownie wręcz grzeje miejsce na nas. Nie mogę się serdecznie doczekać tego poziomiku. Bo to jest... w zasadzie to końcówka jednego z poziomów, które mogliście już dostrzec niejednokrotnie. Tutaj się oczywiście cofnąłem, ale nie jestem pewien... No właśnie. Oczywiście zginąłem, więc dałem dupy po całości. Ale przynajmniej sobie dodatkowo przedłużyłem ten poziom, dzięki czemu odcinek nie wyjdzie za krótki. No bo w przeciwieństwie do tego, co było poprzednim razem, to ten odcinek będzie najkrótszym odcinkiem z całej tej serii. Chyba że relikty do tego dojdą, a relikty, mówię, już są bez mojego komentarza głosowego, tak więc jeżeli szukacie serii z Crasha 1 i Ancient Trilogy, gdzie przez całą serię jest mój komentarz głosowy, to właśnie to są te 4 odcinki. Nie wiem czemu w momencie, kiedy mówię 4, to na palcach pokazuję 3, więc kurde, ogarnij się, Michał, ogarnij rękę, ogarnij życie, jakkolwiek to oczywiście brzmi. I szkoda, że w tej gierce nie można slajdować. Slajd by tutaj o wiele ułatwił ten poziom. No ale niestety nie można mieć wszystkiego. Slajd dopiero w Crashu 2 się pojawił, którego będziemy robili niedługo. I nie mogę się tego doczekać. Ciekawostka, w tej grze mamy tutaj, jak widzieliście przed chwilą, 2 skrzynki. A w oryginale, jak doskonale możecie sobie przypomnieć, mieliśmy tylko jedną skrzynkę i to była skrzynka z życiem, więc nie wiem dlaczego zdali tutaj 2 skrzynki, ale okej. Powiedzmy, nie narzekam. No i 4 skrzynki w sumie na zakończenie poziomu i tutaj w ogóle miałem problem z tą skrzynką, żeby ją zniszczyć. Nie wiem w ogóle dlaczego. Ale przynajmniej możecie się ze mnie pośmiać teraz, że nie potrafiłem tej skrzynki zniszczyć. 101%. To jeszcze nie koniec, bo jest, ponieważ jest jeszcze jeden poziom, który musimy zrobić na 100%. Dokładnie tak. To jest właśnie ten poziom. Czyli Boulder Dash. Bo żeby zdobyć 100%, to potrzebujemy purpurowego klejnotu albo fioletowego, którego możemy zdobyć po przejściu Lights Out.
ale żeby przejść Lights Out na 100%, to potrzebujemy żółtego klejnociku, który jest w poziomie delay. Więc widzicie, mamy podwójny kolorowy klejnot. I ta sekwencja mi się bardzo podoba. Nie wiem czemu, ale ta mini arenka lub po prostu ten mini pokoik jest naprawdę bardzo ładny. I chylę czoła dla twórców oryginalnych, jak i twórców Ancient Trilogy, czyli Vicarious Visions. I w taki oto sposób, moi drodzy, nadrobiliśmy wszystkie klejnoty z gry. Mamy 103% i nie pozostaje nam teraz nic innego, jak przejść całą tą ścieżkę klejnotów. Więc jak widzicie, teraz podążamy Crashem, bo tylko Crash może tutaj wchodzić do tego poziomu. No i co? Lecimy sobie na podróż do samiutkiego końca. Tam będzie na nas ktoś czekał. I dzięki czemu pokażę wam alternatywne zakończenie, ponieważ nie można powiedzieć, że to jest złe zakończenie. Po prostu jest zwykłe zakończenie, gdzie mamy konfrontację z Cortexem, i alternatywne, czyli te zakończenie. A tutaj czeka na nas Tauna. I Tauna wraz z Crashem odbędą daleką podróż. W nieznane oczywiście. Zostawiając Cortexa i całą wyspę Cortex Island w spokoju, nie niszcząc kompletnie nic. Przypomina mi to trochę scenkę z Harry'ego Pottera i więzień Azkabanu, gdzie Ron, Harry... Nie, przepraszam, Ron, Harry... Nie, kurde, co ja gadam? Harry i Hermiona, którzy uratowali Siriusa Blacka, który mógł, że tak powiem, odlecieć sobie. Myślę, że wiele z was może skojarzyć tę scenkę. I to jest alternatywne zakończenie, które jest niekanoniczne, dlatego że poza jedną postacią, która w sumie była przed chwilą przed Koala Kongiem, to endingi, które są napisane tutaj w napisach, są niekanoniczne. Po prostu są, bo są. I tyle. Więc tak, moi drodzy, to by było na tyle z tego Let's Play'a z Crash'a 1. Mam nadzieję, że ten Let's Play z Ancient Trilogy również wam się podobał. Mi się go bardzo przyjemnie prowadziło i myślę, że wam też się przyjemnie go oglądało. Mam nadzieję, że byłem informatywny i w sposób ciekawy prowadziłem ten Let's Play. Nowe osoby zachęcam gorąco do wbicia na grupy na fejsie. Link jest pozostawiony w opisie, tak samo jak grupa na Discordzie. No i cóż, jeżeli się spodobało, to łapka w górę, subik mile widziany, po więcej. I widzimy się w kolejnych seriach oraz w ekstra odcinku z reliktami. Trzymajcie się, cześć i pa pa. Lecimy teraz z Crashem 2 i pozostałymi Let's Playami. Hej!